Cześć, ja jestem Lucek, zapraszam Cię na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Cztery najlepsze samochody do driftu, ale uwaga, tylko AM-kary, czyli amerykańskie. Pierwsze na liście jest Chevrolet Camaro ZL1 z 2017 roku. 7-litrowy silnik, 985 koni mechanicznych, 1300 kg wagi, ale niech Was nie zwiedzie ta potworna maszyna. Samochód daje się doskonale kontrolować dzięki nowemu poszerzającemu bodykitowi. Nie jest to najmocniejszy samochód z dzisiejszej listy, ale chyba mój ulubiony do driftu, bo naprawdę kontroluje się go doskonale. Musicie spróbować, niezależnie od tego, czy gracie na kierownicy, czy na padzie, jest świetny. Większość moich driftowych maszyn ma standardowe przewidziane dla danego modelu silniki, ale oczywiście mocno przerobione. W tym wypadku mamy umocniony kompresor, zwiększoną pojemność do 7 litrów i ta maszyna na trójeczce, nawet na bardzo ciasnych zakrętach od niskich obrotów, jest w stanie pięknie nam wybierać. Mam nadzieję, że macie komplety opon driftowych na zmianę. Z nowoczesnej motoryzacji rzucamy się nieco w przeszłość do Pontiaca Firebirda Trans Am GTA z 1987 roku. Mamy tutaj 627 koni mechanicznych niby tylko, ale aż 985 Nm maksymalnego momentu obrotowego, a to sprawia, że samochód naprawdę świetnie wybiera. I nie bójcie się go zdusić długimi biegami, jakie zrobiłem do tego samochodu. On naprawdę sobie z tym poradzi bez problemu, aczkolwiek będzie to też dobry samochód do nauki driftu. Oczywiście wszystkie AM-kary nie są tak łatwe w driftowaniu jak japońskie czy niemieckie, na przykład BMW czy tam jakiś Nissan. Można się przyzwyczaić. Tutaj łapcie sobie kody tuningowe do każdego z tych samochodów, żeby się... Jest, wszedłem. Ekstra. Żeby przetestować swoje umiejętności. Zrobiłem tutaj taki fajny tuning, nie za duże felgi, tak w starym stylu, ale mamy też nowoczesny, poszerzający bodykit do tego samochodu. Jeśli będziecie jeździć czy driftować nim w nocy, to smaczku dodadzą Wam też otwierane z przodu lampy. Fajne auto, przetestujcie. No i posłuchajcie go na postoju. To sfura. Vauxhall Monaro VXR z 2005 roku. Ta bestia w standardzie ma 6 litrów pojemności, 999 koni mechanicznych, 1042 Nm maksymalnego momentu obrotowego, 1364 kg. Ten samochód ciężko jest utrzymać w jeździe na wprost. I może wygląda niepozornie, ale naprawdę jest to mocarna bestia. Zresztą pooglądajcie sobie na YouTubie engine check czy sound check dla Vauxhall Monaro albo dla Pontiaca GTO. Tak, to są bliźniacze modele, tylko że Vauxhall był produkowany na rynek brytyjski. Zobaczcie, tutaj mamy nawet kierownicę po prawej stronie. A Pontiac GTO był oczywiście produkowany na rynek amerykański. Jest to ten sam model, więc nie ma znaczenia, czy to jest Vauxhall, czy to jest Pontiac. Ale możecie go traktować jako Pontiac. Samochód jest doskonały do driftu, zwłaszcza jeśli jesteście początkującymi drifterami, bo dosłownie sam lata. A wręcz ciężko jest nim normalnie jechać. Tak, jest to mega, mega proste. Dosłownie na chillku możecie sobie rozmawiać z kimś podczas driftowania, nie ma żadnego problemu.
I on będzie, o, przesterowany. I on będzie sam wam latał. Cyk. Cyk. Niestety nie mamy żadnego bodykitu do tego samochodu, więc on wygląda tak nieco klasycznie, trochę jak jakiś samochód dragowy albo coś takiego, nie? Zwłaszcza ten przód taki groźny. Naprawdę ciekawe auto, zainteresujcie się nim również na rynku samochodów używanych w prawdziwym świecie, bo może być to gratka dla kogoś, kto chciałby sobie taki model odnowić. Fajne auto. Taki trochę sleper, nie? Bo wygląda jak taki, no, zwyczajny sedanik, a tu nagle taki dźwięk. Fajna sprawa. Czwartym w naszym zestawieniu driftowozem jest Mustang Shelby GT350R z 2016 roku. Wyważony, świetnie się prowadzący i driftujący. O mocy 968 koni mechanicznych i 992 Nm. 1400 kg wagi. Dodatkowo furka ostatnio otrzymała body kit i założyłem sobie też nowe felgi do testów. No i trzeba przyznać, że prezentuje się bardzo ciekawie. Sprawdźmy, jak driftuje. Ach, niestety popadał deszcz, a ja strasznie lubię dym spod opon. Wiesz co? Poczekam, aż przestanie padać. Tylko posłuchajcie, jak to pięknie bulgocze na postoju. Zmodyfikowałem tutaj wydech tak, żeby brzmiał samochód naprawdę soczyście. No i przejedźmy się nim. Jak widzicie, mocne kąty nie są dla niego postrachem, ale trzeba się postarać, żeby go opanować, tak samo jak w przypadku Pontiaca Firebirda, który miał nieco mniej mocy, ale był kapryśny. Tutaj też możemy często złapać przyczepność wtedy, kiedy nie chcemy, ale poza tym i tak jest to bardzo dobry samochód. Porównując na przykład do Camaro, to ten na pewno nie jest tak zwrotny jak Camaro. Dawaj. Jest! Dociągnąłem ten drift, musiałem rozwalić przodem krzaczki, także to już trzeba się nieco bardziej skupić. Ale da się wyprowadzić dobry drift. O, tutaj popsułem. Oj, tak. Dym to jest to, nie? To jest to, co w drifcie lubimy. Dym, fajne brzmienie samochodu. Dużo mocy. Jest czym rzucać. Tak, tutaj też z gładkimi zakrętami powinniśmy sobie poradzić, ale raczej dedykowałbym go do takich średnio ciasnych zakrętów. Tak, takie o, sobie możemy łuki zrobić bez problemu. Ma dość mocy, jest na tyle lekki i przyczepny, że sobie z tym poradzi bez problemu. Ale jednak ja bym go brał na coś ciaśniejszego niż tutaj, no bo jest też w sumie ciekawie, nie? Ja widzę, że tu jakiś Badland jest. Dawaj, jedziemy za nim. Patrz, ma Chargera, też leci w drift. Zobacz. No i tak wygląda moja propozycja amerykańskich samochodów w Forcie Horizon 5 do driftu. Dajcie znać, co o nim myślicie i jaki amerykański samochód jest dla was ulubiony. Ja strasznie lubię akurat ten model Mustanga. Chociaż ten tutaj w Fordzie to jest taki, wiesz, przykokrzony, ale jeździłem nim już wiele razy i muszę wam powiedzieć, że jest to świetne auto, naprawdę bardzo fajnie się nim jeździ. Ale Camarem też jeździłem w sumie, tylko nie ZL1. Uar. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.